Czy da się przejść Chimpsy grając tylko nowym bohaterem Geraldo? Odpowiedź brzmi: tak, da się. My dzisiaj zrobimy sobie troszeczkę luźniejszą wersję tego wyzwania, ale o tym opowiem za moment. A tymczasem witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 6 u mnie na kanale. Na samym wstępie chciałem z góry podziękować każdej osobie, która już w tym momencie zostawi pozytywną ocenę. No i co, tak jak powiedziałem, będziemy dzisiaj grali Chimpsy. O zasadach powiem za moment. No i co, nie zamierzam przedłużać, przejdźmy sobie do gry. Okej, więc na samym wstępie jest tylko jedna mapa, na której da się przejść Chimpsy grając tylko i wyłącznie bohaterem. Dlaczego jest tylko jedna mapa taka? I zapytacie, jaka to mapka, czy może jest to... Pewnie część osób pomyśli, że jest to kubizm, bo przecież mówiłem wiele razy, że jest to najprostsza mapa i tak dalej, i tak dalej. Nie, jest to ta najnowsza mapka. Dlaczego tak jest? Dlaczego tylko na tej mapie da się przejść Chimpsy grając tylko bohaterem Geraldo? Dlatego, że ta mapka, zresztą zacznijmy, bo na niej będziemy dzisiaj grali swoją drogą. Ta mapka ma tutaj na środku właściwie w górnej części, w środkowej górnej części mapy, ma taką pułapkę. I chodzi o to, że Geraldo jest w stanie, ma jakby w swoim sklepie coś, co jest w stanie bić balony z pancerzem, ale nie odblokowuje tego na tyle szybko, jak pojawiają się balony z pancerzem. Czyli... W dużym skrócie, problem jest tego typu, że bohater po prostu... Problem jest z opancerzonymi balonami. I tutaj, z racji tego, że jest ta pułapka, jesteście w stanie zniszczyć te opancerzone balony przy użyciu tej pułapki. W momencie, w którym właśnie... no właśnie jakby one lecą i nie jesteście w stanie ich atakować, tak? Na wczesnym etapie, tak? Bo później w sklepie pojawia wam się item do atakowania opancerzonych balonów, ale w momencie, w którym one się pojawiają, wy tego itemu nie macie. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. No i po prostu chodzi o to, że tu jest ta pułapka, tak w dużym skrócie. Dobra, zaczynamy od grania właśnie bohaterem. Stawiamy go sobie w tym miejscu. I teraz tak, powiedziałem, że będziemy robili sobie troszeczkę luźniejszą wersję tego wyzwania. I o co mi chodziło? Chodziło mi o to, że nie będę grał z samym bohaterem, a będę również grał dart małpkami. I będę korzystał z tych peleryn, które Geraldo ma w sklepie. Jeszcze ich nie ma, ale wiadomo, później one mu się pojawią. Czyli będę mógł grać też tak jakby super małpkami 0-0-0, tak? No bo te peleryny w ten sposób działają, że jakby zamieniają wam dart małpkę na super małpkę 0-0-0, którą możecie ulepszyć max do trzeciego tieru. Także w ten sposób sobie będziemy grali. Wiem, że jest to może trochę oszukane, ale uwierzcie mi, że naprawdę trzeba się mega spocić, żeby to przejść z samym Geraldo. A ja stwierdziłem, że no i jakby skoro on ma item, skoro on ma jakby item, który zamienia nam dart małpki na super małpkę, no to dlaczego miałbym z niego nie skorzystać, tak? Na początku spróbujemy przejść to grając tylko i wyłącznie super małpkami. Okej, może postawmy sobie też te działko. Grając tylko i wyłącznie super małpkami 0-0-0, tak? To znaczy, nie będę w żaden sposób tych super małpek ulepszał czy coś. Okej, spajki musimy postawić, bo uciekł mi jeden jakby czerwony balon. Nie będę w żaden sposób... O, proszę, tutaj ładnie to działko zainterweniowało. Tak jak mówiłem, nie będę w żaden sposób ulepszał tych super małpek, chyba że okaże się to konieczne. Po prostu, jeżeli zacznę przegrywać, jeżeli nie będę widział wyjścia, to po prostu będę korzystał z ulepszeń, tak? Nie będę się bawił. Jeżeli nie będę widział wyjścia, to po prostu ulepszę, nie? Ale jesteśmy dobrej myśli, będę próbował jak najdalej przejść no na tych zasadach, które wam tutaj teraz przedstawiłem. I nie przewiduję żadnych dodatkowych ulepszeń na ten moment. Okej, generalnie o czym warto pamiętać? Tutaj macie taki słoik, to jest w ogóle słoik ogórków, jakby przetłumaczyłem to sobie wreszcie. I on wam zwiększa wasz, powoduje, że jednostki, które są pod jego wpływem, atakują wolniej, ale zadają więcej damage'a. I co ciekawe, jeżeli rzucicie ten słoik na Geraldo, to wpływa też na jego wieżyczki. To jest mega spoko, więc opłaca się tego używać na Geraldo. To samo tyczy się z tym, z widzeniem camo. Nie wiedziałem tego w momencie, w którym nagrywałem pierwszy materiał o Geraldo. Teraz już to wiem i muszę przyznać, że no, niezła sprawa, naprawdę niezła sprawa. Ogólnie tak, można przeczytać, mam otwartą zakładkę nawet, można przeczytać na Wikipedii, na Bloonsowej Wikipedii, dokładnie co robi jaki przedmiot i bardzo polecam, jeżeli macie, wpiszcie sobie po prostu Bloons Tower Defense 6 Geraldo i kliknijcie, czekajcie, czy to jest pierwszy link, aż z ciekawości sprawdzę, czy to jest pierwszy link. Jak wpiszecie BTD6 Geraldo, to jest pierwszy link, jaki wam wyskoczy. To jest Bloons Fandom się nazywa strona.
Tam możecie sobie kliknąć i macie opisane, jak zjedziecie niżej, każdy item z jego sklepu. To jest całkiem przydatne, więc po prostu polecam, tak? Po prostu polecam, macie tam też wytłumaczone mniej więcej, jakby... Jak Geraldo wbija poziomy, to wiecie, te itemy też jakby się ulepszają, upgrade'ują. I tam macie też mniej więcej napisane, co dany poziom, w sensie czym różni się item na kolejnym poziomie od poprzedniego. No więc to jest całkiem spoko sprawa. Dobra, w tym momencie mamy kuszę, w fajnym miejscu je postawiłem. Poprzednio jak sobie grałem, bo grałem, przygotowałem się do tego odcinka, postawiłem je tu i to jest totalnie... To było totalnie bez sensu. W tym miejscu sprawdzałem się znacznie lepiej. Ewentualnie można by je gdzieś tu ustawić. No nie wiem, ale no w tym miejscu naprawdę robią robotę. No i dobra, dajemy tak, widzenie kamo, no i dajemy pyk. I generalnie ważne jest to, żeby utrzymywać te dwa upgrade'y na Geraldo, tak jak widzicie. W ten sposób one też przerzucają się na jego wieżyczki, więc to jest mega, mega spoko. No i na początek tak naprawdę spora część tej gry jest właśnie wyciągana przez te wieżyczki. No i dobra, odblokowała nam się peleryna, tak jak mówię, zamierzam z niej skorzystać. Jeżeli bylibyście ciekawi, jak daleko da się dojść, nie korzystając z tych peleryn, ogólnie to tak, da się przejść tutaj chimpsy, tak? Nie korzystając, grając tylko bohaterem właśnie. Okej, to jest właśnie ten problem, o którym mówię. Spróbujemy zrobić tę sztuczkę, o której czytałem, to znaczy rzucacie tu klej. Chyba tu? To jakoś tak i czekacie na idealny moment w tej maszynie. No, niestety uciekł mi jeden opancerzony. Dobra, stawiam mortara. Dlaczego mortara? Bo chodzi o to, że na chimpsach nie mogę sprzedawać jednostek, nie? Więc jeżeli postawmy też igiełki, wydaje mi się, że na spokojnie. Dobra, będą jeszcze kolejne opancerzone leciały teraz, nie? Okej, chodzi o to, że na chimpsach nie mogę sprzedawać jednostek, a nie chcemy, żeby... więc nie mogłem postawić armaty, bo tak to ona by cały czas nam pomagała, tak? A my chcemy tylko mieć chwilową pomoc na opancerzone balony, z którymi nie możemy sobie na ten moment po prostu w żaden sposób poradzić, tak? Bo potrzebujemy itemku, który chyba odblokujemy jako kolejny, tej takiej papryczki. Ta papryczka już spowoduje, że wiadomo, że będziemy mieli ten efekt ognistego oddechu, tak? Czyli trzeciego upgrade'u tutaj, na środkowej ścieżce maga, jeżeli tylko odblokujemy tę papryczkę w sklepie. Dobra, my sobie zagramy tą pelerynką, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że super małpkę postawimy tutaj. Na kartonie będzie fajnie, o, możemy... A to jest ciekawa sztuczka w takim razie, bo patrzcie, normalnie nie zmieścilibyście tu dwóch super małpek. Jakbyście chcieli stawiać, wiecie, super małpkę, bo ona jest po prostu dużo większa. Ale jeżeli postawicie najpierw dwie dart małpki, wykorzystacie pelerynę do transformacji, to jakby, to już wtedy da się to tak zrobić, więc całkiem ciekawa sprawa. Dobra, dajemy widzenie kamo, pamiętajcie o tym widzeniu kamo. Ważne jest również, abyście kupowali wszystkie te wieżyczki jak możecie, jeżeli chcecie robić chimpsy. Właśnie w ten sposób. No i dobra, na ten moment wydaje mi się, że będzie dosyć spokojnie, więc może zrobimy sobie tutaj krótkie cięcie, żeby po prostu was jakoś nie zanudzić. Dobra, niedługo poleci pierwszy moab. Słuchajcie, ważną rzeczą, ogólnie ten moab byłby ciężki, gdybyście nie mieli tych super małpek, ale nie do zrobienia. Generalnie bardzo fajnie radzi sobie to. Jeżeli moab jest trochę obity, to ta pułapka radzi sobie naprawdę spoko. W ogóle postawię te pułapki. One naprawdę robią robotę. Te pułapki potrafią, no... Parę razy mi skórę uratowały. Okej, w tym momencie mamy upgrade, o którym mówiłem. I już jesteśmy w stanie bić opancerzone balony. Może rzucę go tu. To już będzie atakował od początku. Tak jak widzicie, jedną wieżyczkę postawiłem w tym miejscu. Ważne jest to, tak jak mówię, żeby trzymać naszego bohatera pod wpływem tych dwóch boostów. Możemy również, odblokowaliśmy te płytki, jak ja to nazywam, które zwiększają... One działają w ten sposób, że zwiększają pierce o jeden. Przynajmniej na tym poziomie, na którym my je mamy, bo one później również stają się coraz lepsze, tak? One później też otrzymują upgrade. Tak jak mówiłem, wraz z tym jak leveluje nasz bohater, to też przedmioty stają się coraz lepsze, tak? O tym już mówiłem, więc też nie chcę się jakoś specjalnie powtarzać. Nie mam pojęcia, gdzie dobrze byłoby te działka postawić. Chyba tutaj, tak sobie myślę. To w tym miejscu nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale tutaj teraz jakbym trochę postawił... O, widzicie? Nie ma tego, nie ma kamo.
Pamiętajcie, żeby to postawić. Oczywiście efekt widzenia Kamo nie działa na super małpki. Tak samo również ten z ogórkami, słoik z ogórkami nie działa na super małpki w tym momencie, ponieważ one nie są... no to nie są wieżyczki Geraldo, tak? Więc musicie sobie, jeżeli chcecie nałożyć na ninja, znaczy na super małpki ten efekt, no to musicie na każdą z osobna po prostu nałożyć konkretny item, tak? Na każdą z osobna nałożyć konkretny item. Ej, w ogóle ta pułapka nie ogranicza zasięgu, czy ogranicza? Nie widzę, nie jestem pewien. Chyba ogranicza. Tak. Ogranicza, to chyba nie będzie tak fajnie działać, jak sobie wyobraziłem. Bo... Nie, to powinno być w stanie tutaj atakować. Powinno być, no. Na razie, tak jak widzicie, idzie mega, mega luźno. Ja postawię jeszcze kolejne dart małpki. No jakby w dużej mierze fakt, że idzie nam tak łatwo, wynika z tego, że gram właśnie tymi super małpkami. Gdybym nimi nie grał, byłoby trudniej, ale dalej, no ten moment nie byłby jeszcze aż tak kłopotliwy. Problemy zaczynają się tak naprawdę, jak pojawia się dużo sterowców, bo na grupy balonów jako tako problemu nie ma, natomiast na grupy sterowców zaczyna być mocno pod górkę. Ogólnie tak jak widzicie, nie mogę kupić dwóch itemów. A bo tu nie mogę grać. A, no tak, dobra, no bo na chimpsach... Okej, na chimpsach nie można grać farmami bananów, a to wzmacnia farmy, więc tego nie mogę kupić. Tego również nie mogę kupić, dlatego że to jest taka... taki item, którego cena wzrasta wraz z tym, im dłużej jest w grze. Jakby idea jest taka, żeby kupić go jak najszybciej, a potem sprzedać go po wyższej cenie. Jeżeli chodzi o rundę, w której opłaca się sprzedać ten... Jeżeli byście mnie pytali, kiedy opłaca się sprzedać ten item, to jest to runda 81. Bo on ogólnie działa w ten sposób, że co rundę zyskuje na wartości, ale nie pamiętam teraz dokładnie. Na początku jest chyba tak, że co rundę zyskuje 10% na wartości. Po iluś rundach jest tak, że zyskuje już tylko 5%. A po iluś rundach jest tak, że zaczyna zyskiwać 1 albo 2%. I wtedy, kiedy on zaczyna zyskiwać już tylko 1 albo 2%, to opłaca się po prostu wtedy ten item sprzedać. Tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, czy ja mam jeszcze... Mógłbym teraz postawić jeszcze jedną super małpkę, idealnie. Pewnie, że sobie z tego chcemy skorzystać. I postawimy jeszcze... Aha, czekajcie, teraz to ja... No dobra, będę pamiętał tak... Okej, bo ja postawiłem teraz super małpkę po prostu. No nic, trudno, będę pamiętał, bo nie mam jak jej sprzedać. Niestety, nie mam jak jej sprzedać. Dobra, zagrajmy sobie tutaj. Ogólnie tak, tych płytek, te płytki możecie używać również na te wasze działka. O tym także warto pamiętać. Ale ja w pierwszej kolejności użyję ich na super małpki. Co ciekawe, efekt płytki przestaje działać, jeżeli ulepszycie na przykład na lasery. Dlaczego? Bo zmienia się wasz typ ataku. Zmienia się wasz typ ataku, a tutaj tak jak widzicie, tu jest napisane, że jakby to działało tylko na typ ataku Sharp. A jeżeli będziecie ulepszycie na upgrade na górze, to będziecie mieli typ ataku Laser. I to nie jest już Sharp, więc no to jakby nie będzie działać. Taka ciekawostka. Dobra, postawmy sobie te duszki pod ogień. Ten ogień jest bardzo, bardzo mocny. Tak jak mówię, to tak naprawdę daje nam tymczasowy efekt trzeciego tieru maga na środek, który jest mega, mega spoko ulepszeniem. Okej, mortar nam w żaden sposób nie pomaga, tutaj się upewniliśmy. Jeżeli macie jakieś nadwyżki golda, to polecam wydawać je na przykład na level u Geraldo. Nie jest to wcale głupi pomysł, im szybciej wbijemy wyższy poziom, tak naprawdę tym lepiej. Ale też nie ma co przesadzać, wiadomo. Nie ma co przesadzać. Możemy postawić sobie ten cofający totem. To tylko 100 golda. Stunujący właściwie. No, stunująco cofający. On na pewnym poziomie jest w stanie stunować sterowce. Jak bohater jest na pewnym poziomie. Natomiast... 500 golda za wbicie na kolejny poziom. 14-400 za kolejny. Robimy 16 za kolejny. Cyk, proszę bardzo. Zobaczcie, w tym momencie levelowałem naszego bohatera o tak naprawdę 2,5 poziomu. No może o 2 poziomy i trochę. Więc wiadomo, wpłynie to na pewno korzystnie. Mamy chociażby do kupienia Gina, który jest mega, mega mocny i będzie naszą kluczową defensywą w późniejszym etapie gry. Okej, tak jak widzicie, zaczyna być trochę pod górkę, dlatego że przyda mi się po prostu trochę więcej tych smoczych oddechów. Mogę postawić w tym momencie tak naprawdę dwie dodatkowe
super małpki. Nie wiem, gdzie bym je chciał postawić, więc po prostu postawię je tak, o. Tak, widzicie, zaczyna być dosyć niebezpiecznie. Postawmy tu. I postawmy tu. Dobra. No i w tym momencie mamy naprawdę... Oj, ta ma fajny zasięg. Ta ma naprawdę fajny zasięg. Dobra, muszę pamiętać, żeby w razie czego... O właśnie, ciebie boostować. Pokończyły się bardzo ważne boosty, jak na przykład widzenie camo. Najważniejsze jest to, że właśnie Geraldo widział camo. Dzięki temu wszystkie jego jednostki będą widziały. Jeżeli chodzi o płytkę, to to tak nie działa. Tak widzicie, musiałbym rzucić... Na każde to działko osobno musiałbym rzucić tę płytkę, która dodaje Pierce'a plus 1. Nie wiem, czy to się opłaca tak szczerze, czy nie lepiej poczekać, aż te płytki wyewoluują. Bo z tego, co rozumiem, to też jest dosyć ważne, bo ktoś może zapytać, jak to dokładnie działa. To znaczy, czy jeżeli tutaj na tej kuszy mam to ulepszenie, właśnie tę taką płytkę, czy ten przycisk zwał jak zwał, no obojętnie. Mi się to kojarzy z płytką, tak więc będę mówił. To czy jeżeli Geraldo wbije poziom, który spowoduje, bo jest jakby, nie pamiętam na którym poziomie w tym momencie, ale jakby jest taki poziom, który powoduje, że te płytki zyskują upgrade'a po prostu, stają się mocniejsze, to czy ta jednostka automatycznie zostanie zupgrade'owana, jeżeli ma to ulepszenie? Nie, nie zostanie automatycznie zupgrade'owana, to jest, przynajmniej tak mi się wydaje, to jest dosyć ważna sprawa. O, teraz sobie czytam właśnie na tej stronie, o której wam mówiłem. To jest tak, że ta płytka dodaje plus 1 do przebijalności i dodatkowe plus 1 damage'a, jeżeli bohater ma poziom 15+. Czyli zobaczcie, tutaj o, mamy na 15 poziomie Sharpening Stone now increases damage in addition to pierce. I no to jest właśnie mniej więcej to, co, o czym mówiłem, czyli Sharpening Stone, tu jest napisane dokładnie to, o czym powiedziałem, że teraz zwiększa damage w dodatku do przebijalności, no, czyli mam plus 1 damage'a, plus 1 do pierce'a. Plus 1 do pierce'a jest docelowo, a jak wbijemy 15 poziom, to mamy plus 1 do przebijalności. Teraz to jest, znaczy plus 1 do damage'a. I teraz zobaczcie, tak ta płytka teraz wygląda, tak widzicie, a jak ulepszę na kolejny poziom, kupię to ulepszenie, to jest różnica. I zobaczcie, mogę nałożyć tę płytkę na wieżyczkę, która de facto już ją ma, tak? Bo ta wieżyczka ma starszą wersję tej płytki, tak? Więc możemy jakby... I to jest trochę mylące, bo na przykład tak jak widzicie, ikonka się nie aktualizuje. Czyli to wygląda inaczej, ale ikonka niestety wygląda jak ten stary efekt. Więc no, to jest trochę mylące, no ale jest jak jest. Właśnie tutaj mam teraz po tej stronie mam otwarte właśnie spis tych wszystkich ulepszeń. Bardzo polecam sobie to czytać, bo tu jest w miarę przejrzyście napisane, co dokładnie się zmienia na jakim poziomie. Na przykład jakbyście byli ciekawi, jeżeli chodzi o tę miksturkę, o, ona też zmieniała swój wygląd, nie wiem czy to zauważyliście, to ona działa w ten sposób, tutaj jest napisane, daje widzenie camo docelowo, daje widzenie camo wybranej wieży na 10 rund. W momencie, w którym bohater będzie na poziomie 14, to dodatkowo ta miksturka dodaje, czyli my mamy teraz ten efekt, trochę więcej zasięgu oraz trwa 5 rund dłużej, czyli zamiast 10 to trwa 15 rund. I jeżeli bohater będzie na 19 poziomie, to dodatkowo ta miksturka dodaje plus 1 damage dla camo balonów. Także mamy naprawdę fajny taki i detaliczny opis, więc polecam. Polecam. Bo mówię, no niektóre rzeczy nie są, jak sobie wejdziecie w opis. Chociaż te opisy tego bohatera są dosyć precyzyjne. To znaczy tutaj mamy dosyć precyzyjnie opisane, co dokładnie, co robi. Ale no jednak czasami może... Mogą umknąć niektóre kwestie, więc no, po prostu polecam. Po prostu polecam. Dobra, ulepszmy sobie ciebie. Rzućmy tu. Zostawmy nasz totemik. Dobra. No i tak, widzicie, 74. runda, a my dajemy radę tak naprawdę bez większego problemu. Fajnie widać, że super mapki, które są zboostowane, mają taki efekt, widzicie, tak jakby się świeciły. Jakby połyskiwały.
Jakby sztuczne ognie ktoś im odpięt. Jakby miał sztuczne ognie przyczepione do pięt. Tak to trochę wygląda. Albo jakoś spod nich sztuczne ognie migały. No ale w każdym razie jest jakoś zaakcentowany ten upgrade. Tak, moja szkoda, że nie widać, która jednostka jest pod wpływem tej nowej płytki, a która pod wpływem tej starej płytki. Chociaż... No bo mówię, no bo... Obie mają ten sam symbol. Więc no cóż, jest jak jest. Jeśli chodzi o Gina, to jest coś, co warto oszczędzać. To jest bardzo mocny upgrade. Więc no... O, otrzymaliśmy jakiegoś... Widzicie? Ten duszek różni się od tych, które tam mam do tej pory. Także otrzymaliśmy boosta do duszka. Okej, aktywuje się pierwsza pułapka. Nic się nie stało, tak widzicie. Pułapeczka zrobiła oro i w sumie to by było na tyle. Potrzebujemy widzenia camo na naszym bohaterze. Odblokowało się działko, pewnie kupmy kolejne. Pyk, zupgrade'owały się też te pułapki, widzicie, ta wygląda inaczej niż ta. No, więc jest tak jak mówiłem, nie? Na przykład postawiłem pułapki wcześniej, otrzymałem do nich upgrade'a, no ale te, które wcześniej postawiłem, się automatycznie nie ulepszyły, tak? Na kolejny poziom. To jakby nie funkcjonuje w ten sposób. Dobra, już myślę, że każdy wie, o co chodzi. Chociaż tak namieszałem, że mam teraz wątpliwość. 78 runda, póki co wiadomo, raczej bez większych problemów. Są takie rundy, w których leci dużo balonów, ale można sobie z tym fajnie poradzić. Postawię tu na przykład klej. Jakby już coś naprawdę się daleko przedostało, to klej powinien tu interweniować. Okej, tylko teraz tak się zastanawiam. No i zobaczcie, nie mogę... Okej, nie mogę rzucić płytki na jednostkę, która już płytkę ma. Chyba że miałaby płytkę na niższym poziomie, tak tutaj. Widzicie, ta super małpka ma płytkę, ta też ma płytkę. I jak chcę teraz wybrać, na tą nie mogę, na tą mogę. Bo ta ma na niższym poziomie, po tym możemy to poznać. Ale niestety nie po symbolu. Dobra. Czy my chcemy na kolejny poziom? 3000 golda. Okej. Klej ma teraz drobny efekt na Moaby, czyli jest w stanie spowalniać Moaby oraz główny atak naszego bohatera zadaje więcej damage'a. Pewnie, że tak, interesuje nas to jak najbardziej. Chcemy taki upgrade'ik. Czy ja mogę już kupić? Niestety nie mogę kupić żadnego działka. No to zajmijmy się rzucaniem spajków. Okej, rzućmy tutaj ten efekt. Polecam trzymać też ten totemik, można go gdzieś tu postawić. Zawsze spoko. O, proszę, na niego też działa ten efekt. Fajnie, fajnie. Mogę postawić dwie nowe super małpki. Wydaje mi się, że jest to coś, w co chcielibyśmy pójść. 20 tysięcy golda w ogóle mam. Zobaczcie też, jak dużo golda się gromadzi. Dobra, wszystkie spajki żeśmy postawili. A ja kupiłem parę poziomów, nie? Więc wiecie, nie dość, że dużo... Ej, ja tu w ogóle dużo dart małpek bym mógł zmieścić. Nie, niestety... Chyba tylko dwie? Chyba tylko dwie, no nic. Mam dwie pelerynki, więc jak najbardziej sobie to wykorzystamy. Proszę bardzo. Zobaczcie, ile tych super małpek już postawiłem. Wiadomo, super małpka 000 to nie jest nie wiadomo co, ale już z boostami. Ale już z boostami. Zawsze też fajnie jest mieć jakąś jednostkę, o którą mogę zaczepić tego duszka, który daje ten efekt właśnie z tego trzeciego tieru maga, nie? Też jest zawsze spoko, nie? Mam jakby obiekt, na którym mogę, na którego mogę rzucić tego duszka. I na przykład tu jest bardzo dobre miejsce, nie? Po prostu. Nawet, więc nawet opłaca się stawiać te super małpki nawet nie dla damage'a, co żebym miał po prostu gdzie zaczepić tego duszka. A ciekawe, czy o totem mogę? O, też mogę, a to spoko. A to spoko. To fajnie, totemiki też można w tym celu stawiać. Dobra, czy my chcemy ulepszyć naszego Geraldo? Mógłbym to zrobić na 18 poziom. Okej, to ulepsza nam ten... To ulepsza nam... Gina. Zobaczycie, jak to kupię. Mamy zmianę w wyglądzie Gina. Dodatkowo to jest w stanie... jak się... Teraz ta figurka... ten... Nie wiem, zwał jak zwał. Ma dodatkowo taki efekt, że jak przebijemy jakiegoś Moaba, to on, z tego co rozumiem, wywołuje jakiś wybuch albo coś w tym stylu. Spoko. Zagrajmy sobie duszkiem, bo widzę, że trochę mi się ich nagromadziło. Pyk. A wiadomo, to jest bardzo, bardzo mocny upgrade'ik. Sporo pułapek tutaj już jest, w razie czego. Te pułapki naprawdę robią robotę. Te pułapeczki naprawdę robią robotę.
No i spoko. Mamy płytkę. Mógłbym postawić tutaj na przykład. Pewnie. Możemy rzucić też ogórki, bo trochę mi się ich gromadzi, bo jednak do tej pory rzucam głównie tylko na Geraldo. Więc no trochę ich mam, tak? Mogę je bez problemu, a mam jakby ich, no dużo więcej mam ich w magazynie, tak? Niż wykorzystuję, więc mogę tutaj powiedzmy wzmocnić jakieś super małpki. Co by nie mówić, to jednak robi różnicę. Ten upgrade'ik. 19 poziom. Większy atak Geraldo ma, w sensie większy, atakuje szybciej, ma większy zasięg, robi więcej. And does more damage. Okej. I to jest to, co mówiłem. I teraz ta miksturka jeszcze dodatkowo daje extra damage dla camo balonów. Extra damage dla camo balonów. To jest to, co mówiłem, że na 19 poziomie bohatera właśnie nam się to odblokowuje. No i 20 poziom. 20 poziom jest dosyć ciekawy i warto tutaj się trochę wstrzymać z kupnem tego poziomu, bo dostajemy oczywiście Paragon Power Totem, który tutaj jest absolutnie nieprzydatny, no bo nie będziemy kupowali Paragonu. Okej, wydaje mi się, że w ogóle to jest taka runda, że ja mogę jednak chętnie zagrać klejem, bo no jednak tak, zagramy klejem, zagramy tym. O, pułapka się aktywowała. Aktywują się pułapki, bo duże sterowce poleciały. O, jest jak jest. Dobra, ale nic się jako tako nie przedostało, fajnie. Duży sterowiec po prostu zahaczył, więc pułapka się aktywowała. Coś chciałem powiedzieć. Zapomniałem, o czym mówiłem niestety. Aha! O tym. Odnawia sklep w całości. Jakby wszystkie itemy będę mógł kupić na nowo. Warto się z tym wstrzymać więc odrobinę, bo będziemy potrzebowali w rundzie, od rundy 90 będziemy potrzebowali czegoś na bicie DDT. I niestety, ale tak naprawdę jedynym sposobem to jest ten Jin tutaj. I to jest też jeden moment, kiedy zastrzegam sobie prawo do ulepszenia jednej super małpki na 2.03. Nie będę tego robił, będę to robił w ostateczności, ale no mówię, jeżeli taka ostateczność się pojawi, no to kupię po prostu na 2.03. Bo no może być ciężko, tak? To naprawdę trzeba dobrze wymierzyć, żeby mieć za każdym razem Gina po prostu jak leci DDT. I dodatkowo, żeby mieć klej. Kleju też nie możemy marnować, bo klej też będzie nam potrzebny na DDT. Jak nie spowolnimy ich klejem, nie będziemy mieli Gina, to prawdopodobnie nam się to nie uda. Potrzebuję też tych duszków. Też jest bardzo ważna sprawa. Dobra. Trochę obmacerzonych sterowców, runda 89, no i wreszcie za momencik runda z DDT. No i zaraz zobaczymy, jak nam pójdzie. Na ten moment radzimy sobie całkiem znośnie. Na sterowce, coś tam się czasami przedostaje, ale wiadomo. I teraz tak, czy ja chcę już zagrać klejem? Czy ja potrzebuję już zagrać klejem? To jest dobre pytanie. Aha, nie ma ten... No chyba potrzebuje, nie? Dobra, to jest taki moment, że za późno, okej. Home, no widzicie, z DDT to nie ma żartów, ale spoko, możemy przecież kontynuować grę w tym miejscu, nic się nie stanie. No właśnie, potrzebuję Gina postawić. A, ja 20 poziom wbiłem idealnie w tym momencie. Okej, postawmy Gina. Postawmy działka. Nie zauważyłem w ogóle, że 20 poziom wbiłem. Mógłbym dać O. Widzenie camo na przykład tej super małpce. Przy okazji mam większy damage dla camo balonów. To jest mega spoko. O, i przy okazji też jej wzmocnię damage tym. I teraz powinienem sobie lepiej radzić z tymi DDT i postawię klej tutaj. Spoko, teraz powinno być znacznie lepiej, ale pamiętajcie, że to nie jedyna runda, kiedy lecą DDT. Nie, niestety. No i tak, widzicie, znacznie lepiej poszło. Przede wszystkim też dlatego, że Jin jest mega, mega mocny. Tylko, że późno go dostawiłem w poprzednim podejściu, więc dlatego przed chwilą, więc dlatego tak kiepsko przed chwilą to poszło. Tu jest mega fajne miejsce w sumie.
No ale nie mam zbyt wielu mikstur, które wiecie, nie mam zbyt wielu. Chociaż, czekajcie, to teraz trwa chyba 15 rund z tego co pamiętam, więc... No ale trochę jest ryzyko, że mi się skończy na Geraldo. Na tej na pewno mi się nie skończy, bo użyłem w 90 rundzie, więc nie powinno. Spoko. Spoko, spoko, to powinniśmy dać radę. Powinniśmy dać radę. Okej. Zagrajmy tym Jeanem. No i widzicie, dopiero jak Jeana postawię, to zaczyna być spokojnie. Tutaj to też akurat zamuliłem strasznie. Cyk, postawmy to te miki. No ale niestety. Zagrajmy tak. Mogę postawić trochę super małpek dodatkowo. Niestety, no niewiele to zmieni, nie? Jakby problemem są DDT. Dobra, teraz też, wiecie, są takie rasze, że lecą dosyć mocne balony, mamy tu dużo zomgów, to też nie obejdzie się bez jakichkolwiek problemów. To warto zaznaczyć. Zagrajmy tu, wzmocnijmy trochę tę super małpkę. No, aktywowała się pułapka. Dobra. A, teraz też będą leciały DDT. Spowolnijmy. Nie mamy Jeana? Nie, mamy Jeana tutaj, okej. Okej. No, wyłapały slowa. No, jakieś tam... Coś tam idzie. Ale też się przedostają, nie? Ajaj, no widzicie. Dobra, ale to da się zrobić, to da się zrobić. Potrzebuję po prostu... Wydaje mi się, że... Nie wiem, czy te jednostki... To widzi Kamo. Czy to nie jest tak, że jakby musi... Jednostka, na którą rzucę ten upgrade, musi widzieć Kamo. Wydaje mi się, że to jakby w ten sposób mniej więcej funkcjonuje. Więc... Więc w sumie Kamo widzą wszystkie moje wieżyczki. Dobra. Zagrajmy tak. Klej zagramy w tym miejscu. Oraz w tym miejscu. Wzmocnijmy te jednostki, które mogą być wzmocnione i widzą Kamo. Dobra, nie wiem, mogę rzucić tu widzenie Kamo. Trochę się boję, że... Mam nadzieję, że Geraldo nie straci jakoś za moment tego widzenia Kamo, bo byłby giga przypał. Zagrajmy tutaj na przykład pułapkę. No i dobra, zobaczmy jak pójdzie. Zobaczmy jak pójdzie. Mogę jeszcze... Nie mogę. Dobra, tutaj zagrałem ten totemik. Będzie zagramy jakieś spajki, no zobaczymy. Jest trochę tych jednostek, które widzą Kamo. Jest też Klej. W znacznie lepszym miejscu niż poprzednio. Szybciej te DDT zostaną spowolnione. No... I co? Uruchomiłem pułapkę. No i nic, widzicie? To jest problem. To jest mega duży problem. No i oczywiście w tym momencie, tak jak mówię, nie mam pomysłu jak przeskoczyć ten element. Wiem, że to jest możliwe, ale totalnie nie wiem jak to zrobić. Chyba powinienem mieć może dwóch tych Jeanów na przykład, nie? Więc po prostu pójdę na łatwiznę i ulepszymy sobie Dark Knighta. Po prostu, zwyczajnie. Pójdziemy pod Dark Knighta. Teraz powinno być dużo łatwiej. Dark Knightika oczywiście wzmocnimy. Damy mu wszystko, czego potrzebuje. Nie jesteśmy w stanie nałożyć na niego płytki. Efekt na niego również płytki nie działa, no bo zmienił mu się typ ataku. Zagrajmy dwa razy Dark Knight. Powinno się teraz, wiecie,
totalnie wszystko uspokoić. Gdzieś tam na to liczę. Mam nadzieję, bo jak nie, to wiecie, przypał. Jak nie, to przypał, ale wydaje mi się, że powinno pójść. Mówię, wiem, że to jest możliwe, że da się to przejść, ale no, sami widzicie, no do najprostszych rzeczy to na pewno nie należy. O, nawet teraz, mając Dark Knighty, ja sobie tutaj ledwo... Dobra, dawajcie jeszcze jednego. Co się będę. No, masakra. Masakra. Dobra, już ulepszę. Jak już na całego, to już na całego. No i w tym momencie wydaje mi się, że nie muszę się już niczym martwić. Wydaje mi się, tak mówię, że jesteśmy w stanie ze wszystkim sobie poradzić. Muszę pamiętać, żeby te duszki, żeby ich używać. No i spoko, no trochę oszukaliśmy, ale tak jak mówiłem, na początku już zakładałem, że jeżeli nie będę sobie z czymś radził, to po prostu się wspomożemy. Bo to też wiecie, nie o to chodzi, żebym się nie wiadomo jak długo męczył. Ważne jest, wiecie, próba. Próbowałem, no niestety nie wyszło. Może właśnie jakoś jakbym inaczej tym dżinem zarządził, żebym miał dwóch, nie, na tę rundę. Ale niestety, no jest jak jest. Już nic tutaj się wykombinować nie dało. Może lepszy placement tych działek, no ale też nie wiem, gdzie w lepszym miejscu można by je postawić, niż postawiłem. Mówię, jak grałem w to poza nagrywaniem, to postawiłem je tu, ale tutaj to była tragedia. Tutaj to było tragiczne miejsce. Tu jest dużo lepiej, tak mi się wydaje. Cyk, dobra. Kolejny kusznik. Dużo opancerzonych sterowców. Wydaje mi się, że to może być problem. Postawmy sobie ten stunujący totemik. No, trochę zomgów nam się tutaj przedostaje. Ej, to jest bardzo niepokojące w sumie. Bo tutaj to nie ma żartów z tym, co mi tu właśnie przechodzi. Ale spoko, czekajcie, mogę jeszcze... Możemy sobie Gina odpalić. A dam pułapkę tu. Niech się aktywuje wcześniej. Ona też jest generalnie mocna. Tak jak możecie zobaczyć. No dobra, mamy to. 99. runda. Odpalam Gina. Dobra, mamy Gina. No i mamy Bada. Jest i on. Jest i on. Możemy postawić... Jeszcze jedną super małpkę. No i jak to idzie? Dobra, jakoś poszło. Już zomgi zostały, to raczej damy radę, chociaż... Wiadomo, nigdy nie wiadomo. Postawmy pułapkę. No i udało się. Trochę oszukaliśmy, wiadomo. Ale Geraldo, milion przebić, tak naprawdę graliśmy w dużej mierze nim, wiadomo, te super małpki też pewnie robiły robotę, no ale tak jak mówię, był to też upgrade od niego poniekąd. No, w momencie, w którym pojawiło się DDT, zacząłem mieć problemy, ale do rundy około 90 można powiedzieć, że praktycznie w dużej mierze graliśmy tylko bohaterem albo rzeczami, które są z niego, tak? No i cóż, moi drodzy, ode mnie to tyle, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, chipsy zrobione, udało się zrobić krzywo, bo krzywo, ale udało się, także dziękuję wam za uwagę, do następnego, trzymajcie ciepło, cześć!